To po prostu była moja świadoma decyzja. Przyjęcie prawdy, że Boga nie ma, że nie istnieje, że go nie obchodzę. Z mężem funkcjonujemy jak rodzeństwo bardziej, więc no, to ja nie wiem, czy odnaleźlibyśmy się nagle jako jakaś, nie wiem, rodzina czy coś w tym rodzaju. Siedziało 5 osób. Przeczytam ci to jeszcze raz. Starszy pan o siwych skroniach, który z wielką uwagą czytał książkę na temat. Kasia! Dzięki. Ja mam duże szczęście do spotykania ludzi, którzy są chorzy psychicznie albo na jakimś rozdrożu. No i też zbudowałam sobie w związku z tym taki swój sposób myślenia na ten temat. Staram się nie odróżniać takiego życia nierozdwojonego od tego życia rozdwojonego. To znaczy, staram się też w tym nie przesadzać, ponieważ no, sama nie chcę też tracić kontroli nad sobą. Ale ci, którzy są chorzy psychicznie, wydaje mi się, że potrzebują takiego normalnego traktowania. Więc no, staram się po prostu, mając świadomość tego, że osoba jest chora, traktować ją jak zdrową osobę i funkcjonować sama jak w świecie, w którym nie ma chorób psychicznych. Przebaczysz mi, masz moc zbawić mnie. Panie, Ty zostałeś też ukwiczowany, Pani umęczona, aby uleczyć moje choroby, Pani. Ja dziękuję, że dzisiaj jest uzdrowienie dla każdego z nas. Ja dziękuję, że trzeciego dnia powstałeś, Panie, że śmierć zatrzymała Cię. Chcę wyglądać tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Gdyby w sklepach sprzedawano czapki niewidki, to ja byłabym pierwsza w kolejce, żeby to kupić. Bardzo mnie denerwuje czasami coś, że ja muszę jakoś wyglądać.
Nie robię nic zupełnie, żeby się podobać mojemu mężowi, przeciwnie nawet. No, w ogóle nawet nie zwracam na to uwagi, a on też zdaje się. Nie. Chyba ja już nie będę miała dzieci ze swoim mężem, bo na to już jest za późno, ja już jestem za bardzo wygodna. To wszystko, co mam dla dzieci, przelewam na moich uczniów, na takie dzieci gdzieś tam zaprzyjaźnione. I ja nie mam nawet takiej potrzeby posiadania dzieci. To też nie jest dobre, bo to przecież nie jest normalne. Kobiety zdaje się, że tak mają, że no. No muszą tak mieć. Seks jest dla mnie po prostu czymś mniej interesującym niż komputer, niż robienie zdjęć, ale no. Myślę, że to jest jakiś przywilej, że mnie to po prostu nie interesuje, że są rzeczy, które mnie bardziej zajmują. To jest miś świąteczny. Jeszcze nie ma imienia, ma na razie prezenty, dzwoneczek. Tylko jeszcze się z nim nie zakolegowałam, bo jeszcze nie ma świąt. To jest miś cmentarny, to jest miś, który jest z niczem. I dostałam go od Rozalki i jest po to, żeby stał u mnie, zanim umrę. A kiedy umrę, ma stać na moim grobie i dopiero wtedy zapłonąć. Nie wolno mi go jeszcze zapalić do tego momentu. To jest miś anioł od Hanki, taki miś serdeczny. Co prawda serce ma z metalu, ale myślę, że gorące. Skrzydła też ma z metalu. No, jeszcze nie próbował latać, nie wiem. To jest miś Dzidzia. Dzidzia ma tutaj... Mój dom rodzinny kojarzył mi się z czymś, ze strachem po prostu. Tam się codziennie, no co, przepraszam, codziennie, co jakiś czas wydarzały jakieś wypadki, jakieś choroby i no, taką moją codziennością był po prostu strach przed tym, co za chwilę może się wydarzyć, że ktoś się po prostu no, wpadnie na coś, spadnie z czegoś, rozbije się samochodem, czy no, zostanie potrącony przez coś. Pamiętam, że kiedy miałam 10 lat, wylazłam na taką największą górę, która była gdzieś tam w okolicy i powiedziałam Panu Bogu, że jeżeli nie chcę, żebym była wielkim człowiekiem, to niech natychmiast strzeli we mnie piorun. I to była najgłupsza i najgorsza bajka w moim życiu, ponieważ ja przez długi czas sama się katowałam taką potrzebą bycia kimś. Dopiero niedawno się z tego uwolniłam i stwierdziłam, że o wiele bardziej zabawne jest bycie no, kimś zwyczajnym. Ja właściwie nie znam kobiet. Ja nie wiem, kto to jest kobieta. Sama mam za dużo testosteronu, więc no, nie wiem. Lubię patrzeć na kobiety, takie typowe kobiety, takie, które lubią się wdzięczyć, lubią się pokazać.
Ale też patrzę na nie jak na takie po prostu, na jakiegoś ładnego człowieka. Raczej nie odróżniam mężczyzn od kobiet w takim przyglądaniu się ludziom. Tak naprawdę to jest mi wszystko jedno, kto to jest kobieta, kto to jest mężczyzna. Cały czas pamiętam o tym, co mówił Leonardo da Vinci, że tak naprawdę świat dąży do tego, żeby się zjednoczyć płciowo i to najbardziej by mi pasowało.